No dzień dobry widzowie, witam was w kolejnym odcinku GTA 5 Ściganci. Dla was minęły 2 dni, dla mnie minęły 2 minuty, bo tak jak mówię, nagrywam na zapas. Co? Możecie stawić lajka, widzowie. Jeżeli pewnie to teraz oglądacie, to sobie wracam ze spotkanka na chillku. Mam nadzieję, że z kilkoma osobami z was się widziałem. Mam nadzieję, że wam się podobało na spotkanku. Z tego co mi się wydaje, to jest po spotkanku. No jeżeli nie, to mam nadzieję, że albo wam się podoba na spotkanku, albo będzie wam się podobało na spotkanku. Ale tak, no spotkanko, nie? Mam nadzieję, że fajnie wyszło. Pamiętajcie, żeby zostawić suba na kanale, żeby wpaść na Instagrama, też macie w opisie, jeżeli ktoś chce pośledzić w ogóle co się dzieje itp. itd. Coś poza nagrywaniem dla was filmów, to warto tam wpaść. No a my co? My jedziemy obecnie, widzowie, do ekipy Alexa, bo jak wiecie, najprawdopodobniej kombinują coś za naszymi plecami, co nam się dosyć mocno nie podoba, bo mogą narobić nam biedy i sami sobie przy okazji, więc to jest nam dosyć mocno nie na rękę. I robią po prostu głupie ruchy pod wpływem emocji, więc idziemy to zaradzić na szybko i zobaczymy, co z tego wyniknie. No a jeżeli, widzu, nie oglądałeś oczywiście ostatniego odcinka, to musisz to koniecznie odrobić, bo nie będziesz totalnie wiedział, co się dzieje w dzisiejszym. No taka, wiecie, no chyba dosyć logiczne, nie? No ale jedziemy i zobaczymy, co tam będzie się działo ciekawego. Stary, mam nadzieję, że naprawdę oni nic głupiego nie robią. Jak zrobili coś głupiego, to albo będą martwi, albo półżywi. Stary, jeżeli oni coś odwalą, to mamy po sojuszniku, od razu ci mówię. Jeżeli... No. Wyobraź sobie, jeżeli oni znowu w pułapkę wpadną. No to będzie tragedia, pierwszy przydadzą nam się, no, ale jako sojusznicy, na przykład naprzeciwko Jacka. Dobra, są, jest dużo aut, dobra. Co wy do cholery robicie? Mnie już naprawdę czasami krew zemsta. Zalewa. Zemsta, jaka zemsta? Tego już za wiele. A, super. Nie, I teraz pójdziecie z kijami na nich. A co jeżeli to będzie znowu pułapka i wystrzelają was jak kaczki tam? Widzisz? Ja znowu. I chuj, wy też idziecie. Ty, ale my z kijami, wy nic nie zrobicie. Wy jesteście chorzy. To z nami pójdziemy, jak z kijami. Dobra, szefie, nie działajcie, jechać. Nie działajcie pod wpływem emocji, do cholery jasnej. Idziemy, słyszała grupa. Nie jedziecie, ej. Dawaj, to kieruję. No co jest, widzowie? Oni nas w ogóle teraz nie słuchają. Nie, stu... Szefera, pojedźcie, słucham, ja pojadę szefera. Przesuńcie się. Do cholery jasnej, Alex. Dobra, jedź. Słyszysz mnie? Chodź. Alex. Nie róbcie tego, bo będziecie żałować, no. Idziemy, Alex. Chociaż raz się mnie posłuchajcie, do cholery jasnej. Dobra, wskakuj do auta, Sean. Miej broń w pogotowiu. To się źle skończy, stary. To się bardzo źle skończy. Mówię się tylko, żeby to nie była pułapka. No, jeżeli to jest pułapka, to oni nas wystrzelają jak kaczki. To już jestem, żeby ich mnie takie trzymali. W sumie. Nie wiem, co mam robić, szczerze mówiąc. Czy w razie w im pomagać, czy co? No, przydałoby mi się pomóc. Jeśli mamy być naszymi sojusznikami przeciwko Red Woodom, no, moglibyśmy potem wystawić właśnie do Jacka. Ale co, jeżeli to będzie naprawdę jakaś gruba pułapka? No to jedynie z daleka, tak mówię ci, żeby ich mnie trzymali. Z daleka przydałoby się ich ściągać sobie. Dobra, to ja światło wyłączam. Zobaczymy, co z tego wyniknie, ale jestem pewien, że to będzie tylko same problemy z tego. Serio, ludzi to już są problemy. Ta, i nie mów, że to jest na parkingu. No, proszę, to jest tak otwarty teren. Chłopie, to jest... Długą. No, to nas wystrzela jak kaczki. Dobra, trudno, no podejrzamy. Najwyżej będziemy się chować. W bagażniku sobie są kije, bierzcie. Pajace. Żadnego kija nie podebrało. Bierzcie kije, trzymajcie z nami, czy z nimi. Na spokojnie. To jest za wiele. Pozwalacie sobie na za dużo. Chłopaki, na spokojnie. Żadne na spokojnie, tutaj już było spokojnie. Co wy sobie myślicie? Kim wy jesteście, żeby takie rzeczy nam robić? Twoim szefem. Dobra, no, dobra, już wszyscy? No łapcie go, no! Ja od was! Bo wiem, że to jest jedyny sposób. Dobra, już wszyscy? Zadowoleni jesteście z siebie? Tak. Zniszmy im auto teraz. Dobra, idziemy im auto. Zejdziesz, zejdzie wam. Ała, nie bij już, ała! Dobra, zwijamy stąd, szybko, chodźcie. Nie no, pomóż nam te auta zniszczyć. No chyba was powaliło już koniec, nie, do końca. Ktoś jeszcze tu przyjedzie. Dobra, zwijkę robimy, Alex, bierz swoich ludzi. Co tu się, stary, stało? Nie mam pojęcia, nie? Ty, stary, patrz. Autory długów. Co? Patrz, autory długów. Bez kitu. Dobra, gonimy ich. Niech oni jadą po prostu. Daj znać Alexowi, żeby odpuścili nam i nam go zostawili. Albo ja do niego zadzwonię. Czekaj, dzwonię do niego. My się tym zajmiemy. Dobra. Alex, odpuśćcie, my go złapiemy! Jedźcie stąd, do cholery! Jedź stąd, Alex!
Jak on nam ucieknie, to mamy przesrane. To co? Połapone? Nie, jeszcze nie. Na pewno nie na jakiejś ulicy takiej. Chyba bardziej poza miastem. Aj. Stój! Stoisz! Nawet się nie wasz ruszyć. Odwróć się. Po tamten kamper idziesz. Już. Nie rób mi nic. Stoisz. Stój. Teraz, kolego drogi, wiesz, że sobie przewaliłeś. I twoi ludzie. Ja ci chcę tylko... Dobra, po prostu... Dobra, jedziemy. Czekaj, auta się pozbędziemy jeszcze. Stary, tu zaraz policja będzie. Zrób to jak najszybciej. Daj mi chwilę. Nie, wróć, wróć! Nie! Kurde! Ajajaj, gdzie on, widzowie, poszedł? Gdzie on poszedł tym autem? Tam były te beczki do wysadzenia. Chyba benzyna się laje. Oj, tak, lała się benzyna. Dobra, super. Dobra, zwijamy stąd, widzowie, jak najszybciej. Alek sobie przegiął i to strasznie sobie przegiął. Jedziemy stąd szybko. Na razie cicho. Jedziemy od razu do nich. Przegięli pałę i to za bardzo. Chociaż tyle, że nikt nie zginął to raz. Tam ci byli przynajmniej bez sprzętu. Więcej szczęścia niż rozumu. Przegięli teraz. Teraz przegięli i stawiamy im ultimatum. Że albo się słuchają nas, albo kończymy tą współpracę. Bo jeżeli oni będą dalej tak działać, to Red ludzi ich wystrzelają w tydzień. O, jak mu stało, że mniej. Jeżeli, stary, jeżeli to auto by podjechało 2 minuty wcześniej, by to widziało i zadzwoniło do nich, to przecież my już byśmy od 15 minut leżeli tam i się wykrwawiali. No, bylibyśmy po prostu martwi. Przegięli i to za bardzo przegięli teraz. Pora nauczyć ich rozumu. Brak słów mam, no po prostu... Czy wy jesteście normalni? W 100%. Tak, w 100%. Ale co, wyszło? Wyszło, straciliśmy kogoś? Nikogo nie straciliśmy. Wiesz, o ile sekund decydowało, o tym, zanim, zamiast będąc tutaj, byśmy byli tam i byśmy się teraz wykrwawiali? Niecała minuta. Ten chłop by podjechał 2 minuty szybciej i my byśmy już tam leżeli wykrwawieni. Bo podjechałby ich 20 z kałachami. Podjeżdżał już. Gdybyśmy my ich nie wyeliminowali, ty, Alex i cała ta twoja banda, teraz te dwa domy po prostu leżały w popiołach. My rozumiesz to? My jakoś nazywamy, a nie banda. Zamknij mordę, bo już kończy mi się cierpliwość do ciebie. Od kiedy tu jesteśmy i od kiedy trwa nasza współpraca, ty ciągle masz do nas problem. Więc albo się uspokoisz, albo kończymy tą współpracę. Daj mi powiedzieć, macie po prostu ultimatum. I tyle. Albo zaczynacie się słuchać nas i naszych rad i tego, jak my chcemy to rozwiązywać, albo działacie sami i dajcie się wystrzelać w tydzień. Ale nie powiesz mi, że nie wyszło, osłabiliśmy ich, tak? Nie mają kolejnych samochodów i kolejnych ludzi. Super! Wiesz, ile ryzykowałeś w tym momencie? No ale podjąłem to ryzyko i się udało. Dobra, ale wiesz, czy mogą to konsekwencje wierzyć z tym? Wiem, jakie były tego konsekwencje. Wiem, że teraz... zrobił, twój dom już nie będzie istniał, ale nie wspomnę o twojej bandzie i samochodzie. Zaraz jak się porządnie do tego weźmiemy, wszystko uplanujemy, to nawet nie będą mieli kiedy się dowiedzieć. 5 osób. Nie, stary, 5 osób. Jesteś normalny. Jest nas dużo więcej porozstawianych w mieście. Jest nas w pełnej okazałości jest nas bardzo dużo. Nie jestem głupi, jestem w pełni myślący. Może rozumiem, że trochę mnie poniosły emocje, może macie rację z tym, że działaliśmy nieracjonalnie. Było nas zdecydowanie za mało i za mało sprzętu, no ale czasu nie cofnę. Co mam wam powiedzieć teraz? O, przepraszam. Nie. Wystarczyło się mnie posłuchać. Działałem pod wpływem emocji, rozumiem? 2 razy ci to mówiłem, wtedy w paleto teraz... i teraz jak tutaj przyjeżdżałem chwilę przed tą akcją. Mówiłem, ale... że to jest głupie, i mówiłem, że to jest ryzykowne. A straciłeś co najmniej 10 ludzi? Co najmniej z tego jeszcze jednego przyjaciela i jednego swojego brata? Stary, straciłem równie tyle, co ty, uwierz mi. I naprawdę mam dość po prostu opiekowaniem się twoją grupą. Więc albo działamy na naszych zasadach i pod moimi planami i tym, jak ja chcę to...
załatwić, albo idziemy i będziemy robić głupie ruchy co moment, co dosłownie 10 minut będziemy robić głupie ruchy i pozwalać im się wystrzeliwać powoli i po kolei. To powiedz mi proszę, jaki jest twój plan, bo na razie stojąc tutaj w pokoju, nic do nich nie robiąc, zrobili nam już dwa drive-by'e. Stary! Pierwsze broń trzeba ogarnąć. Sprzęt. Potem obmyślać dalsze plany działania. I robić to sprytnie i z planem. Nie możemy to robić tak, że po prostu wbijamy tam i ich rozstrzeliwujemy lub rozwalamy. Bo wtedy to jest wiadome, że to jesteśmy my. Wiesz jak ich łatwo jest na przykład, nie wiem, rozwalić w inny totalnie sposób? Opowiadaj. Podstępem. Wrobić ich w coś. A rozwaliłeś ich już kiedyś podstępem? Tak, wyobraź sobie, że tak. To czemu teraz funkcjonują? Przez miesiąc miałem z nimi spokój. No to proszę, opowiadaj. Stary, nie jest to miejsce na ten... Na razie nie ma na to czasu. Po prostu teraz radzę wam co zrobić. Zmienić miejsce, bo tutaj już nie jesteście bezpieczni. Wszystko da się ogarnąć. Musimy ogarnąć też inne samochody, bo tak naprawdę to Mazda jest ciężko do odratowania. Dlatego dzisiaj cały dzień przyjeżdżałem tą BM-ką. Tak naprawdę to potraciliśmy większość rzeczy. Musimy, wiesz, zdobyć nowe środki. Właśnie zajmijcie tym, a nie robieniem głupich ruchów. Umocnimy na razie siebie, a później wchodzimy w kolejne bitwy i walki. Może i tutaj masz rację w tym, co mówisz. Postaramy się to ogarnąć, ale no, tak jak ci mówię, zrobiliśmy może coś głupiego, ale udało się. Nie wiem, jakie będą tego konsekwencje. Robiliśmy to pod wpływem emocji. Normalnie przecież konsultowaliśmy. To następnym razem ci mówię. Po prostu się słuchajcie mnie. Jak ja wam czegoś odradzam, to nie, że mi coś nie leży. Uwierz mi, że ja też chciałbym zrobić dosłownie to, co teraz ty zrobiłeś. Ale to jest po prostu nie na ten moment. A jeśli chodzi o auto, to ten Jester jest już rozklepany, jesteście na mierzeniu. Stary, powiem ci tak, wiem co czujesz, mi też kumpla zabili. I jakoś żyję, staram się obmyślić plan razem z Kennethem, jak to pozyskać, mam powiedzieć. Uwierzcie mi, że w tej całej grze Red Woodzie to są pionki. To jest ich szefem w takim razie, skoro tak dobrze wie. Stary, kiedyś wam opowiem, na razie mówię, nie ma na to czasu. Zajmijcie się na razie sobą, zacznijmy zarabiać pieniądze, umocnijmy się, zbierzmy więcej ludzi, więcej sojuszników i dopiero potem myślmy o takich rzeczach. No dobra. Koniec gry na emocjach, koniec podejmowanie decyzji pod wpływem emocji, koniec głupich akcji, koniec... Jeżeli chcemy coś zrobić, to tylko i wyłącznie pod konsultacją wszystkich. A masz jakiś plan, jak się dozbroić, bo to też by się przydało, nawet tak jak... Potrzebujemy tutaj, pieniędzy. Nawet jak ten tutaj... Słuchaj, daj mi dwa dni, ogarnę wszystko. Mówisz, że możemy trochę dołożyć, ale... Tak, dwa dni. Dobra, możemy pokraść jakieś fury, je sprzedać. Uwierz mi, że mam dobre kontakty. Załóżmy, że dam ci te dwa dni, ale tak szczerze, powiem ci... jedno ważne zdanie. Mam nadzieję, że nasza współpraca potoczy się jak najlepiej i mam nadzieję, że nie zakończy się to w żaden głupi sposób, tak jak teraz by się to mogło stać. Przepraszamy, no w sensie przepraszam, nerwy mnie poniosły, no ale tak jak mówię, nie cofnę czasu, teraz nie ma nawet za co tak naprawdę tutaj, żebym was przepraszał i błagał o litość, bo no nie cofnę czasu. To co się stało, no co mam ci powiedzieć? Masz mi ja po prostu... przepraszam. Masz mi po prostu zagwarantować, że taka akcja się nie powtórzy. Nie powtórzy się. Mam nadzieję, że w przyszłości będę mógł jak najwięcej z wami działać i ogólnie tutaj, żeby moi chłopacy mogli się rozwijać, że tak powiem, przy was. Bo widzę, że skoro macie takie kontakty, to macie wyższe loty, że tak powiem. Ale no, bardzo mi zależy na chłopakach, ale denerwują mnie te pajace tak naprawdę. Cały czas wyglądają, jakby byli coraz bardziej osłabieni, przynajmniej dla mnie. Już mamy namierzone ich nową siedzibę. Tak naprawdę, wiesz... Myślisz, że oni nie stwarzają pozorów? Wiesz, ile razy oni mnie tak wyrolowali? Wiesz, że mogą stwarzać pozory, ale myślę, że wystarczy znaleźć odpowiednie ich chociażby źródło dochodów, od którego wystarczy ich odciąć i bam, zaraz stary, nie będą mieli. Oni jak mnie raz porwali, byłem przetrzymywany w ich prywatnym bloku. Oni mają cały prywatny blok swój. I co w tym bloku robią? Jest co i po prostu i przetrzymują. Są cele! Ludzi. Zamiast mieszkań są cele, rozumiesz? Ale coś tam musi być, tam nie mogą być same cele. Stary, tam widziałem pełno sprzętu RTV AGD, widziałem pełno jakiegoś towarów, wszystko tam jest. Może działają już ich główny środek dochodu. Może nie główny, ale możliwe, że działają jakoś pobocznie, jakieś transporcie nielegalnych przedmiotów. Rozumiesz, o co chodzi. Sprowadzają jakieś kradzione ze sklepów przedmioty. Się domyśliłem już wtedy, jak tam byłem, ale mówię wam, po prostu musimy mieć wszystko o nich. Nie możemy po prostu działać tyle, że... Uwierzcie mi, że dla nich... A co jeżeli w ogóle? Załóżmy, ci ludzie byli teraz wynajęci. Co jeżeli oni... Co jeżeli oni byli normalnymi... Może oni są Redwoodami i ten, ale... Uwierzcie mi, że te
tych płotków, co teraz rozwaliliśmy, oni nie mają tyle za uszami, co ci, co siedzą na górze. Może i masz rację, ale według mnie to i tak to, że kradzamy im jakiś właśnie, tak jak mówisz, płotków, to zaraz pójdziemy, jak będzie ich mniej, to będzie już łatwiej, bo nie będą mieli takie siły przebicia. A ten twój kolega David, to on był tam kiedyś szefem, może on coś wie na temat dochodów. Właśnie. Stary, on tam nie był szefem, to po pierwsze. No, tak się przedstawił. Ale mówił no. Tam w rozmowie, że był jakoś wyżej postawiony. Właśnie. Tak, skoro był wyżej postawiony, to... Ratując mu dupę, wtedy pozbyliśmy się redudów na długi czas, bo po prostu tak wynikło, że przy okazji padłem... Dobra, no nieważne, długa historia. A ktoś wam pomógł, żeby go uratować, bo sądzę, że jak wcześniej był redudem, to nie mieliście kolorowej przyjaźni. Nie mieliśmy. Po prostu redudzi chcieli mu wbić nóż w plecy, więc ja go uratowałem. Ale myślisz, że na pewno nic nie wie o tych dochodach? Oni, od kiedy tamta sytuacja się wydarzyła, zmienili swoje działania o 90 stopni. A potem handlowali tylko bronią, tylko mogę powiedzieć. Ale jak jest o 90 stopni, to jeszcze 90 zostaje, wiesz, o co chodzi. Ale wiesz, to co wiem ja w początku, no to była sam tam ten bronią, bo mnie z tego wygryli. No to teraz sąd David jest z nami, no to on pomaga tam przez swoje kontakty. No tak to jest nic. A my przejechali się do tego bloku? Nic nie róbcie. Na razie nic nie róbcie. Po prostu uważajcie teraz, żeby się nie dostali odwetu. Dobra. Bo nigdy nie wiemy, czy na jakimś pagórku, czy wydmie nie stał jakiś jeden redwood i tego nie widział wszystkiego. Ogarniemy z chłopakami jakieś nowe loku. Postaramy się nawet. Przynajmniej. No, zaraz coś pójdziemy poszukać. Masz jakąś klamkę? Mówię, słuchajcie, po prostu uważajcie na siebie i nie róbcie już takich głupich akcji. Dobra, postaramy się poszukać czegoś i będziemy na razie siedzieć cicho. Jak coś potrzebujesz, masz mój numer, zawsze prawie jestem aktywny. Jak coś, ja zawsze podjadę. Wszyscy jesteśmy pod twoją ręką. Słuchaj, nawet jeśli po prostu chcecie sobie coś porobić, to ja chętnie z wami będę, że tak powiem. A jeśli będzie trzeba, chłopaków zawsze mogę ogarnąć, wiesz jak to jest. Jesteśmy pod telefonem. Jak będę coś miał, to będę dawał znać. Na razie uspokójmy tą całą sytuację. Trzymajcie się. No jak coś tylko będziesz chciał, to dzwońcie. Tak, zapamiętaj tak. Pamiętaj, pierwszy lokum, finanse, potem broń. Dopiero wtedy redugi. Chcemy szukać lokum. Dobra, dawaj, Szona, skakuj. Chodźcie. Oj, widzowie, nie wiem jak ta współpraca dalsza będzie wyglądała z nimi, ale możecie napisać, co wy w ogóle o tym uważacie i jak wy to widzicie, bo ja to na razie widzę średnio. Nie, no, działają pod wpływem emocji, robią dziwne ruchy, nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia, co z tego wyniknie. A ty co o tym sądzisz? Co jeszcze raz? Sądzisz, że potem zrozumieją? Nie wiem, stary, mam nadzieję, że już się to naprawdę nie powtórzy, bo naprawdę ta sytuacja była, oj kurde, no. Że niebezpieczna to dwa, jak ktoś to widział, to oni też są spaleni. No, i to bardzo. To spaleni, mogą być żywce w tej nocy. Dobra, czekaj, mam pomysł jeden. Wątpię, że to wypali, ale warto spróbować. Jakieś kontakty? Tak, halo? Tak, słucham. Cześć, dawno się nie odzywałem. Dobrze cię słyszeć, Kenneth. Słuchaj, po ostatniej akcji z tobą dużo się podziało i nie miałem po prostu czasu na zajmowanie się dorobkiem na tam gdzieś na własny interes, więc po prostu musiałem, wiesz, po prostu zająć się swoimi rzeczami i po prostu nie miałem czasu na takie rzeczy, ale dalej nie jest kolorowo i pytanie, czy moglibyśmy się spotkać, obgadać jedną rzecz. Mamy docenić pytanie, że to coś ważnego. To co? Mamy docenić pytanie głos twojego, że to jest dosyć ważne. Dosyć ważne i... No i tyle, no. Wytłumaczę ci po prostu więcej, jak się spotkamy, no. No dobra, spotkajmy się pod taką górką, nie opowiadałem do więzienia sadowego. O, dobra, jestem obok. Tutaj nikogo nie będzie i tutaj się spotkamy. Dobra, to daj lokalizację dokładnie, bo nie ma jak o górkę ci chodzi totalnie. Dobra, to da ci wszystko. Dobra, ja jestem tutaj obok, więc będę za minutę pewnie. Pewnie. Dobra, to w kontakcie. I w międzyczasie twojej rozmowy, no, nasz młody odjechał z nami. Tak? Że właśnie mi SNS. Dobra, ogarniemy to zaraz, czekaj. Dostałem lokalizację od niego, kurde. Dobra, jesteśmy centralnie obok, stary. Druga strona więzienia. Kurde, nie wiem, no. Jak on nam pomoże, to już mamy naprawdę dobrego sojusznika, takiego naprawdę mocnego. A czemu się zajmuje, jeśli mogę wiedzieć? Organizuję napady na banki. O, coś dla mnie. Raz robiłem... Nie, nic dla was. Nie robicie żadnych napadów na banki. Jeżeli chcecie, to on może wam ogarnąć robotę na bycie kierowców. Tak jak ja to robiłem z Wayne'em ostatnio. Nie, kierowca. Furgonetka z kasą, tam jest mała kasa. Siemano. Siemano. Słuchaj, sprawa wygląda tak, że obecnie nie jest kolorowo, bo z pewną grupą mamy nie po kolei. I nie wiem, czy ją kojarzysz, ale to są tak zwani redudzi. W sensie my tak na nich wołamy, no bo po prostu wszędzie gdzieś się nie bujają, to mają gdzieś tam jakieś oznaczenia tej firmy Redwood, więc... Też mi się objął uszy. Mamy dosyć z nimi mocno na pieńku i no po prostu mamy problemy z nimi i pytanie, czy ty jako nasz, wiesz, były pracodawca jesteś w stanie jakoś pomóc, jakoś, nie wiem, dostarczyć ludzi, broń,
no jakkolwiek po prostu, wiesz, nam pomóc w tej sytuacji. Na pewno mogę ci uzyskać pewne kilka informacji, ponieważ wiemy, o jakim ugrupowaniu jest mowa. A co do ludzi, to zależy od tego, co chciałbyś zrobić. Znaczy, na razie to jeszcze nic nie planuję, nie? Ale wiadomo, że jeżeli chciałbym to rozwiązać, no to nie rozwiążę tego kawką i herbatą, tylko raczej nabojami i bronią, więc... No rozumiem, tylko to są jakieś zatatki na linii personalnej, czy raczej biznesowej? Bardziej personalne, mi się wydaje. Rozumiem. No dobra, mogę powiedzieć tak. Na pewno mogę rozwiązać kilku ludzi, pozbierać kilka przydatnych informacji o tym ugrupowaniu. No i jak coś będę miał, to się z tobą kontaktuję i wtedy pomówimy, co dalej będzie się udać. No dobra, czyli mówisz, że na razie jesteś w stanie załatwić jakieś informacje na temat ich. Dokładnie. A to, czy przyjdzie jakichś ludzi, to już zależy od tego, co ustalimy na następnym spotkaniu. Mhm. Jak coś mogę zespołać, ogarnąć co od siebie, a jakichś ludzi jeszcze pozostawali. No dobra, słuchaj. No dobra, no to dawaj znać, jakbyś się czegoś dowiedział. No i co, no i dzięki, nie? Wiesz, jak się wszystko uspokoi, to myślę, że gdzieś tam pewnie będziemy dalej się odzywać o jakąś robotę czy coś, nie? Bo na razie mówię, nie jesteśmy w stanie, bo no czas na to nie pozwala, po prostu jesteśmy cały czas czymś zajęci, więc no. Jasne, to w kontakcie w takim wypadku. Dobra, no, to dzięki za info. No, uważajcie na świat. Dobra, dzięki, w kontakcie, na raka. Cześć. Więc no, więc jest chyba git. W sumie fajnie by było, najlepiej by było, by się dowiedzieć, gdzie ta cała szefowa się buja i no, czym ona się tak na co dzień zajmuje. Powiem ci tak, nie wiem ilu ludzi jeszcze u mnie zostało. Co? Przed Akemi. Nie wiem ile ludzi u mnie zostało, ale mogę sprawdzić, jak wywiad zrobić. Jak Akemi odszedł, dowiedzieli się o tym, to stwierdzili, że odchodzą. No nie dziwię się, wiesz. Pewnie dla wielu z was to musiał być szok, że w sumie to tak się zakończyło wszystko, no ale... No, szaleki szok. Tylko szkoda, że mi wszystko rzucił. Nie było jeszcze kogoś innego, bo ja tak samo to znosi też, no dosyć ciężkie. Domyślam się, no. A jeszcze papierkologię muszę załatwiać, bo wszystko przepisywanie jest z niego na mnie. A przynajmniej jeszcze 4 dni tego będę robił. Jakbyś potrzebował jakiejś pomocy z tym, to wiesz, to mów, nie? Nie no, papierki ogarnę, bo tam jest głównie na ochodzie auta. I całą organizację. Bo jeszcze no, do Japonii będę musiał wyjechać. Więc jak będziesz chciał, to możesz się zgłosić, bo tam też mamy parę rzeczy do ogarnięcia. Ty, w Japonii jakąś furę podwędzić? Tylko jest ciekawe, jak to z transportem. No, z transportem mogło być ciężko. No właśnie. Jedynie statek, na statkach to stoją i patrzą. Dobra, no będziemy coś myśleć. Weź mi wklep lokalizację tego auta, załatwimy to teraz. Dobra, chwila. Dobra widzowie, my jesteśmy już gdzieś w okolicach tego auta. Dokładnej lokalizacji nie mamy, ale wiemy dokładnie, że to jest gdzieś w tych okolicach, więc musimy teraz to znaleźć, to autko. Tutaj? Nie, to nie jest to. No, musimy po prostu znaleźć teraz gdzieś na parkingu jakimś to autko. Podwalamy je i jedziemy dalej. O, bo jest ono. Dobra, to jest ten Jester, widzowie. Ty, dobra, jest. No, jest. To czekaj. Pojedziemy dalej, zostawimy gdzieś za winklem Destera. O, tutaj na przykład, a? Ty co, ty bierzesz czy ja? Ja mogę wziąć. Najwyżej ja Destera wezmę. Teraz, stary, trzeba to zrobić jakoś po cichu, w miarę jak najbardziej. Oj, policja. Wiesz, najgorsze, że to jest właśnie Wajnut, nie? Ono już rozszerza dzielnicę. No. Najgorsze jest to, że się zarazę. Dobra, to chodź, podbiegnijmy trochę. Widzisz tu gdzieś kamery? Nie widzę. A światło się pali, więc trzeba to zrobić szybko, stary. Dobra, otwarte, stary. Nie wierzę. Dobra, to jest Destera podjeść. Dobra, dawaj, bierz. I dobra, widzowie, łatwo poszło. Gość zostawił otwarte auto na parkingu. Musiał chyba być naprawdę dosyć mocno pijany. No i co, no i zwikał po prostu teraz. Nie. Kurde! Dobra, jednak nie będzie tak łatwo. No, co tam? Stary, goni mnie 6 radiowozów, jak u ciebie? Na razie jeden. Znaczy, wzięli się na mnie, dobra. O kurde, dobra, są kolejne 2. Dobra, dam znać, jak ucieknę. Dobra. Ewentualnie dam znać z celi, na razie. Na razie.
Dobra widzowie, chciałem wyścig w nocy w kilka aut i mam. Proszę bardzo, ile uczestników? Ajajajajaj. Mamy po masce, ajajaj. Find us in a lost somewhere, kicking back. Find you on computers, typing Twitter facts. You lose a follow, throw a Twitter at. I lose a dollar, bet I get it back. Like a boomerang. My girl likes diamonds, big ones shining on a ring. I got three daughters, you could bet that they gon' get the same. But they got morals, I'll be damned if they sell up for change. They won't sell out a thing. I lose it all, you bet I get it back by any means. I trust in God, won't be a dollar that can make me change. I got that power, I could get anything. I got that power. Where do I begin? I see the hate, they don't wanna see me win. Bank deposits, I got more coming in. Top down, throw the money in the wind. I don't want it all. Heard these scammers had to switch up the accounts. Moving paper, gotta call up my account. It's all in, I can have it coming now.
drodzy widzowie, mnie te neony strasznie zdradzają. Dlatego ja nie lubię neonów w autach. Dobra, udało się chyba widzowie, no już nie powinni nas teraz znaleźć. Nie chcę jeżdżą wokół, ale my jesteśmy już teraz czyści, patrzcie to. No nie znajdą nas tutaj teraz, silnik sobie włączyłem specjalnie. Jakieś syreny gdzieś co chwilę słychać, ale już myślę, że jesteśmy clear, nie? Dobra, dzwonię do Shona, powiedzieć mu co i jak. Halo? No, żyjesz? Żyję, stary. Udało się, tylko że auto trochę ucierpiało, ale też damy radę. No, twoje też, ale już je reperuję. Znalazłem coś na warsztacie. Dobra, to ty jesteś tam u losów, nie? Tak. Dobra. Zostawili otwarty garaż, więc zjechałem. No i zazwyczaj się mają otwarty. Dobra. No ja będę tak za, nie wiem, za 5 minut, bo na dosyć niezłe zadupie mi wywiało. No to tu czekam, bo już kabelkę dla podpiną, no i lampy masz stałe. Dobra. Dobra, dobra, subcio. To no mówię, no 5 minut jestem, nie? No, to będę no w kontakcie. No i dobra widzowie, no co, no jedziemy teraz do Paleto z powrotem, do naszego pięknego Paleto Bay. Kurde widzowie, patrzcie jak wygląda ten Jester teraz, jak on piękny był na początku. No, niestety. Tak się kończą pościgi z policją, bo policja tutaj nie umie jeździć niestety w GTA. No i się wdupia w ciebie jak najbardziej tylko umie, no ale cóż. Wjeżdżamy do warsztatu. Czekaj, czy w ogóle lości będą, ale podejrzewam, że jak powiedział, że zostawili otwarty, to raczej nie ma ich, to tylko jakieś dwa motocykle. No i tyle w sumie. Dobra, maska przekręcona. No, u mnie też maska zgubiona była. Poza tym tutaj małe ryski, jakieś wgniecenia, bagażnik się nie domyka, zbite szybki. No, tradycja, nie? Po pościgu z policją. Pościg jak pościg, to tutaj trochę lepiej. Bo maska do dokręcenia cała. Nie, no tutaj nie ma źle. Stary, mnie w pewnym momencie to chyba z 8 radiowozów goniło, nie? Naprawdę. To się widziałem, nie chcieli w ogóle się odpuścić. No. Plamą, nikt nie jechał. Wiesz, oni pewnie po 2-3 minutach już wiedzieli, że to jest kradzione, więc bardziej się na mnie skupili niż na tobie. No, w sumie może ma lokalizator jeszcze jeden. Nie, lokalizator wątpię, ale pewnie wiesz, tablicy sobie sprawdzili. Doszło im, wiesz, zgłoszenie, że chłop zgłosił jako kradziony. No zobacz, tablice są full widoczne, nie? No, przydałoby się je zdjąć. No, trzeba je zdjąć, wszystkie numery VIN itp. pozdzierać, naprawić to auto, przemalować, zdjąć ten spoiler, wymienić, no wszystko trzeba zmienić, no, tą klatkę wydupić. Całe auto jest do wymiany tak naprawdę. Nie, no to klatka może być ciężko, wiesz o tym, bo to może być fabryczne. No nie wiem, no, będziemy myśleć. A jeżeli klatkę przefarbujemy i tyle. No. Płacimy farbą. Fotele wymieni się. Kierownicę itp. itd. No, dobra. Ja zmykam do spanka, bo już jest późno. Już mam dość dzisiejszego dnia, naprawdę. Dobra, to się chodzę za auto. Patrz, dobra. Sobie nie chcę się spać bardzo. Dobra, to do jutra, Miarka. Do jutra. No widzowie, mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeżeli filmy te dwa ostatnie wyszły dosyć krótkie, czyli ten i poprzedni, to wybaczcie, ale mieliśmy straszne problemy podczas nagrywania tego, bo usiedliśmy i jednego dnia po prostu wszystko nagraliśmy i naprawdę to nie był najlepszy dzień do nagrywania. Uwierzcie mi, co chwilę komuś na dawy walało, co chwilę coś. Ale udało się, widzowie, więc mam nadzieję, że filmy wam się podobały. Następny film to już będzie na bieżąco nagrywany, więc wszystko wróci do normy z powrotem. I co, no ja się będę się z wami żegnał. Mam nadzieję, że zostawiliście lajka i suba na tym kanale. A ja na razie zmykam widzowie. I do następnych ścigantów. Nierka!